kupiłem ten samochód będąc na studiach. I teraz wszyscy powiedzą, o, kupił sobie Porsche będąc na studiach. I za 911. Bananowe dziecko. Słuchajcie, moi drodzy, to nie do końca tak. Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Wiem, że chciałeś zobaczyć Bumblebee z bliska, więc zapraszam. Drugiego takiego Camaro nie znajdziesz chyba nigdzie na świecie. A potem zapraszam do polskiego Porsche. No, moje nowe oczko w głowie. Taki projekt, który powstał i ciągle trwa. Zamyślony Patryk Mikiciuk spogląda gdzieś w dal na starym, opuszczonym peronie. Stary dworzec główny. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym są tory, między tymi torami rosną drzewa. Tu kilkadziesiąt lat już nie jeździł pociąg. Jeszcze w tamtym miejscu kiedyś stał taki stary, spalony pociąg z lat 40., który z drugiej połowy lat 40., który Włosi bodajże w ramach pomocy przysłali do Polski. Ale kluczem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest ten żółty samochód, który oryginalnie był jakiego koloru? Oryginalnie był czarny, wiesz? Czarny. Czarny, tak. Ze srebrnymi pasami, a potem się transformował na Bumblebee. Historia... Dlaczego? O co chodzi w ogóle? Słuchaj, historia jest bardzo prosta, bo to jest samochód, który wzbudza bardzo skrajne emocje, bo z jednej strony ludziom się bardzo podoba, innym się bardzo nie podoba, ale chodziło o to, że mój syn, który był wtedy małym chłopcem, nie mówił słowa Camaro, bo to trudno powiedzieć, więc najpierw zaczął mówić Bumblebee, bo byłoby łatwiej. Więc stwierdziłem, że jeżeli ma być Bumblebee, to będzie Bumblebee, tylko taki trochę w moim stylu. Ideą stworzenia tego samochodu było to, aby go pokazać tak, jakby wyglądał pod koniec całego odcinka Transformersów, czyli w czasach, kiedy już uratował świat. Jest poobijany, jest porzewiały i tak został. Cała zabawa polegała na stworzeniu odpowiedniego projektu i to taki człowiek, który nazywa się Małachowski Projekt, stworzył przez pół roku ten projekt tego auta i to naprawdę nie było łatwe zadanie, bo zwróćcie uwagę, że każde przetarcie, wszystko, co jest na tym samochodzie, jest uzasadnione. Nie było modelu 3D tego auta, więc wszystko trzeba było robić troszeczkę spod palca i spod miarki, a z drugiej strony potem to jakoś okleić, żeby te wszystkie elementy trafiły na swoje miejsce. To było naprawdę duże wyzwanie. I ten samochód tak naprawdę chyba większą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, bo zdjęcia tego auta pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, pojawił się w kilku magazynach i tam zrobił niesamowitą furorę. Imponujący grill, piękne światła. No, ten samochód jest naprawdę urzekający. No. Powiem Ci, że ja uwielbiam to auto. Naprawdę. Znaczy, zrobiłem nim już ponad 80 tysięcy kilometrów i to jest taki samochód, w którym naprawdę fajnie się czuję. I o to chodzi chyba w motoryzacji, żeby każdy wybrał sobie taki samochód, na który nawet jak jest dziadowska pogoda, który zaparkuje pod centrum, jak wychodzisz z niego, to fajnie się na niego jeszcze obejrzeć i się do niego uśmiechnąć, albo wracasz z zakupami, albo jesteś zmęczony po pracy. Patryk, nie tylko ty się na niego oglądasz, ale myślę, że ludzie też na ulicy zwracają uwagę i rozumiem, że podoba ci się to. Wiesz co, jeżdżąc klasykami też jesteś trochę przyzwyczajony do tego, że ten samochód zawsze zwraca na siebie uwagę i faktycznie powiem Ci, że pierwsze dni, kiedy on był w okleinie, były dziwne, bo jak podjechałem na stację benzynową po raz pierwszy, kiedy on był oklejony, to nagle zobaczyłem, że ludzie wyskakują z aparatami, zaczynają robić zdjęcia i tak jakby aż nie chciałem wychodzić z samochodu. Faktycznie było to sporo zamieszania. To jest oczywiście klasyczna V8, 6,2 litra. Palić lubi. Wbrew pozorom nie tak dużo. To jest silnik, który jest chyba już legendarnym silnikiem Chevroleta. Wykorzystywany jest we wszystkich motorsportach, jakie istnieją na świecie. Przede wszystkim pokochali ten silnik ci, którzy jeżdżą między innymi w drifcie. Motor kompletnie nieśmiertelny. Zwróć uwagę na tą tabliczkę. Różni się zawieszeniem, które jest europejskie i przez Chevy Performance też jest troszeczkę podciągnięty. Ma manualną skrzynię biegów z takim shifterem Hursta, więc z jednej strony fajnie wygląda, i uwierzcie mi, bo to jest ciągły temat, kiedy ktoś się pyta, dlaczego Chevrolet Camaro, przecież on nie skręca, ani nie hamuje, tylko i wyłącznie przyspiesza. I to na prostym najlepiej? Nie. Już tak do końca nie jest, szczególnie w tej wersji ten samochód naprawdę fajnie jeździ.
tu jest kolejna rysa, która jest na załamaniu i tak dalej, i tak dalej. No ale to troszeczkę już tam godzi w twoje takie klasyczne pojmowanie motoryzacji, mam wrażenie, bo ty jesteś znany przede wszystkim z tego, że jesteś miłośnikiem klasycznych, starych samochodów, a tutaj mamy nowoczesną, amerykańską furę, jeszcze do tego z taką unikatową okleiną. Wiesz co, pamiętaj o tym, że robię programy, które związane są nie tylko ze starymi samochodami, ale również samochodami najnowszej generacji. Jazda starym samochodem niech zostanie cudowną przyjemnością, a nie jest twoim obowiązkiem. Zobacz, jaką mamy pogodę, jest mnóstwo soli, jest mnóstwo śniegu i znacznie przyjemniej jest wejść do samochodu, w którym ma podgrzewane fotele, tak, który ma klimatyzację, którym radio działa tak, jak powinno działać. Dziś technologia dała nam tak dużo luksusu w tych nowych samochodach, że ciężko się tego pozbyć. Po drugie, jazda po soli klasykiem. No też niekoniecznie, ja też swoje samochody trzymam zawsze w garażu i potem na wiosnę wyjeżdżam i lakier się trzyma, nie muszę co roku jeździć do blecharza. Fajnie, że zabierasz mnie na projekt swój Porsche, bo to jest coś, co myślę, że ludzi bardzo interesuje. Mnie tylko zastanawia, skąd ta taka roszczeniowa postawa niektórych osób w komentarzach, które mówiły ci, co z tym autem masz zrobić, śmiały się z ciebie, mówiąc, że ratujesz auto, które nadaje się tylko do zezłomowania. Słuchaj, no to twoje pieniądze, twoja sprawa trochę, nie? Wiesz co, to jest tak, jakby klawiatura i monitor potrafi przyjąć wszystko. Jakby ale szanduje... słuchaj, no spójrz do kamery, powiedz to ludziom prosto w oczy. Ale naprawdę, słuchajcie, każdy może mieć swoją własną opinię na temat projektu, pokazuje go publicznie i każdy ją może sobie wyrazić. Inną sprawą jest to, że jeżeli ktoś nie ma ochoty oglądać, to po prostu nie subskrybuje albo nie ogląda tego, no bo to jest YouTube, to nie jest telewizja jeszcze za dawnych czasów, kiedy były dwa programy telewizyjne i nie miałeś wyboru, albo oglądałeś jedynkę, albo dwójkę i musiałeś patrzeć na te twarze, które się tam pojawiają. Jeżeli się to komuś nie podoba, to po prostu nie ogląda, bo tych treści, sam to o tym doskonale wiesz, tam jest miliony. No oczywiście, że tak. W każdym temacie, czy jest to zbieranie znaczków, czy zbieranie samochodów, czy oglądanie chmur i gwiazd. Drodzy widzowie, jedna mała uwaga. Ten człowiek ma 50 tysięcy subskrypcji, zasługuje na trochę więcej. Widzowie, wbijajcie mu suby na moim kanale. Dziękuję. Czy na jego kanale. To jest bardzo miłe. Bo to jest coś, co powinno rosnąć. A ja mam taką do was też gorącą prośbę, żebyście wbili troszeczkę subskrypcji, jeśli mogę cię, Patryk, poprosić o rekomendację, bo do 200 tysięcy brakuje chyba kilkuset jeszcze tylko subów i spełni się. No to mam nadzieję, muszę się mu teraz odwdzięczyć. Słuchajcie, mam nadzieję, że jak najbardziej tam klikniecie subskrybuj. Się trzeba prosić, żeby klikali? Tak, zaraz się nauczę. Taki mamy deal zresztą, że ty mnie przewozisz swoim samochodem. Chciałem powiedzieć Mustangiem, ale to jest podobna fura, ale nie Mustang. O Mustangach zaraz pogadamy. A ja w zamian pomogę ci zoptymalizować kanał. Tak, bo jestem kompletnie zielony w temacie YouTuberów. Tak. Patryk, powiedz mi jeszcze, jakimi samochodami w przeszłości jeździłeś, bo tych samochodów masz obecnie, można powiedzieć, setki. To wcale nie jest kłamstwo, bo razem z rodziną tworzysz fantastyczny team dbający o polską motoryzację, za co należą się łapki w górę. W każdym razie masz pewnie takie auta, którymi wyjątkowo często jeździłeś jako takimi daily carami w przeszłości, prawda? No mam. Jakby wiesz co, staram się... Był tam maluch? O ile... Wiesz, że nie, wbrew pozorom. Moim takim odpowiednikiem malucha był Citroen 2CV, którego miałem... moje pierwsze zresztą auto, które zarobiłem za kaskaderkę w takim polskim serialu Wszystkie pieniądze świata. Jeździłem tam jako kaskader i jako dubler. I za te pieniądze, które zarobiłem, kupiłem swój pierwszy samochód, to był Citroen 2CV. Był niesamowity, bo miał straszne dziury w progach, wiesz? Ja marzyłem o tym, że jak jest taka pogoda, żeby był jednak mróz, bo jak była odwilż, to miałem mokre nogawki, no bo przez te dziury cały czas ta woda wpadała do środka. Natomiast jak był mróz, było całkiem fajnie, chociaż nie miał ogrzewania, bo to ogrzewanie tak nie działało najlepiej, ale i tak większość czasu jeździł z odkrytym dachem. Tak, ale to były takie, wiesz, zupełnie inne lata, zupełnie inne realia, a nie stać mi było na piękny, zrobiony samochód, tylko kupowałem to, co było jakieś, miało jakiś swój własny charakter, no ale było wtedy do zrobienia. Kupowałem te samochody chyba trochę grubo ponad stan, muszę ci się przyznać. Niejednokrotnie musiałem pożyczać, żeby kupić jakiś samochód od wielu ludzi, ale... Ale dzięki temu, wiesz, udało się z drugiej strony coś fajnego stworzyć. Spełnić marzenia w tym sensie. Powstała całkiem fajna i całkiem ciekawa kolekcja samochodów, które przede wszystkim mają swoją historię. I duszę, tak. Za to jestem strasznie wdzięczny moim rodzicom, że
jakby nauczyli mnie szanować historię, nie tylko samą technologię, bo samochód, jeżeli mówimy o klasycznym samochodzie, to nie tylko kawałek blachy, to nie tylko jest kawałek silnika, czy osiągi, czy kolor, ale to przede wszystkim historia, jaka idzie za tym samochodem. Także wiesz, jak mi ludzie piszą, że zmień tego malucha na coś porządnego w komentarzach, po co ci ten maluch? A lubisz swojego malucha? Kocham go, no kurczę. I to jest najważniejsze. Stary, to jest najważniejsze. W motoryzacji jest tak. Swoją drogą chciałem wybór. Pozdrowić malucha, który tam na mnie gdzieś w garażu w Krakowie czeka. Tata wraca wieczorem. Liczyłem na to, że przyjedziesz tym maluchem. Nie ta pora roku. Ja zawsze w zimie nagrywam, inaczej w lecie i na wiosnę nagrywam tyle materiałów, żeby w tych porach roku, w których auto nie musi przebywać na zewnątrz z racji soli, złych warunków atmosferycznych, spokojnie sobie wtedy zimuje i ja wiosną, w kwietniu podnoszę plandekę, wyciągam go z garażu i mogę nagrywać od początku. Wczoraj mnie zima zaskoczyła w klasyku na przykład. No, widziałem na Instagramie. Tak. Dużo się tam dzieje. Całe szczęście nie wyjechały jeszcze solanki i zdążyłem wrócić do domu bez soli na samochód. Patryk, ja wiem o twoim życiu dużo z racji tego, że prowadzisz się Instagrama. Dużo youtuberów swoje życie też pokazuje na Instagramie. Na moim Instagramie też sporo się może się dowiedzieć o mojej działalności. Na tych zdjęciach youtuberów widzę często Mustangi. Auta, które absolutnie zdominowały rynek wśród młodych, bogatych ludzi. I chciałbym się dowiedzieć od ciebie, znawcy motoryzacji, na czym polega ten fenomen i dlaczego ci youtuberzy kupują te Mustangi tak nałogowo? Wiesz co? Bo to jest samochód, który ma jakiś charakter. To jest tak zwany przelicznik value for the money. Za cenę Passata albo dobrze wyposażonej Skody Superb jesteś w stanie kupić samochód, który świetnie wygląda, w wersji z V8-ką doskonale brzmi, jest naprawdę szybki. No, czego chcieć więcej? Wiesz, kurde, to całkiem fajne i przyzwoite auto. Słuchaj, widziałeś odcinek z Kornackim? Widziałem. I co sądzisz o jego samochodach? Nie no, Adam ma, wiesz, dosyć duże spektrum też motoryzacyjne. Wiesz, z Adamem mamy tak, że jeździmy potężną ilością nowych samochodów. Samochodów testowych. O, coś mi przyszło. Samochodów, które są z tak zwanych parków prasowych i nie tylko. I mając możliwość jeżdżenia bardzo różnymi samochodami, których nigdy nie będziemy mieli, bo nigdy nas nie będzie stać na, nie wiem, McLarena, Ferrari i tego typu samochody, musimy mieć na co dzień taki samochód, który jest troszkę odskocznią, który wchodzisz do niego i cały czas ci powoduje jednak ten uśmiech na twarzy. On nie musi być najnowszej generacji, ale po prostu musimy go lubić. Musimy lubić ten moment, kiedy oddając McLarena, Ferrari, Lamborghini, wchodzisz do swojego samochodu i mówisz: wow, jestem w domu. Jestem w domu, też jest fajnie. Jakby, bo wyobraź sobie sytuację, kiedy jeździsz takimi samochodami i miałbyś mieć samochód, którego nie lubisz. No to byłoby straszne. Masz prosty przykład. Mam taką swoją starą 911, którą mam już, słuchaj, prawie 20 lat, 18 lat. 911 Targa, bardzo stary samochód, którym ja zrobiłem już ponad 100 tysięcy kilometrów. Kupiłem ten samochód będąc na studiach i teraz wszyscy powiedzą: o, kupił sobie Porsche będąc na studiach. I to 911. Bananowe dziecko. Słuchajcie, moi drodzy, to nie do końca tak. Bo za ten samochód, pamiętam, kosztował mnie tyle, co używany Opel. To był samochód, który był wyciągnięty z berlińskiego ogródka, wrośnięty w ziemię, z niechodzącym silnikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, zapożyczyłem się u 3 osób, żeby mieć to auto, które zostało przywiezione na lawecie, kompletnie niedziałające. A wiesz, co było dla mnie najpiękniejsze? To, że patrzyłem na dowód rejestracyjny, na którym było napisane Porsche 911. I ja patrzyłem na ten dowód całymi godzinami, bo jeszcze tego samochodu prawie nie było. Stary, to było coś niesamowitego. I teraz wszyscy, pamiętam, większość moich znajomych mówiła: stary, tyle pieniędzy, tyle popożyczałeś, żeby kupić tego trupa. Przecież za to. Już nie pamiętam, ale pamiętam, że to była równowartość jakiegoś takiego używanego, wiesz, Opla, który, nie wiem, jakiejś tam Wektry czy jakiejś innego auta. I po tych wszystkich latach, wiesz, po tych 18 latach ja ten samochód cały czas mam. I powiem ci, że po tych 18 latach wchodzę do tego samochodu, ja ciągle mam uśmiech na twarzy. Zobacz, fajna 140 stoi. No, Mercedes S-klasa. Klasyka, można powiedzieć, gatunku, nie? Oby ludzie dbali w dalszym ciągu, w kolejnych latach o te auta, ale jest taka moda w tej chwili na oldschoolowe rzeczy, prawda? Jest, ale to fajnie. Tylko jak masz przyjemność, to bierzesz te kluczyki i odpalasz i jedziesz.
On nie musi kosztować majątku. A ja mam jeszcze dla ciebie taki drobny upominek, który gdzieś tam wcześniej wsadziłem. Dostaję korzyść majątkową? Musisz wpisać do rejestru? Ty jesteś niezależnym dziennikarzem, co? Nie jestem przyzwyczajony do tego. Co no to jest? Tutaj masz wideorejestrator od partnera programu. Super, przyda dziękuję. Przyda ci się być może do twojego... A to jest to, na czym ty nagrywasz? Generalnie tak, tak. To jest to. Natomiast ty masz chyba, wydaje mi się, nowszą wersję. Ale nie zamienię się wobec tego. Dobrze, ja generalnie tych wideorejestratorów mam pod dostatkiem, więc taki mam zwyczaj swoim gościom wręczać zawsze w serii Gwiazdy i Pojazdy takie drobne upominki. Także co? Zakwalifikowałeś mnie do kategorii pojazdy czy gwiazdy? Gwiazdy tutaj, ale to ci też urąga. Normalni ludzie za kółkiem, chyba muszę zmienić nazwę. Widzimy się w garażu. Patryk, jesteśmy wreszcie w tym miejscu, w którym no, powinniśmy być parę godzin temu, ale z racji korków niestety nie udało się dojechać na czas. No dobra, ale przyznam, że jest to taki trochę plac zabaw dla dzieci. Pierwsza przejażdżka. No i jestem człowiekiem, który rozdziewiczył ten samochód. Jako pierwszy jechałeś polskim Porsche. Czy ten projekt będzie miał jakiekolwiek tajemnice przed publicznością? Słuchaj, to jest program, który, ta seria Polski Porsche, to jest taki program live z tygodnia na tydzień. To jest taki serial live. I to, co się dowiadujemy, to od razu mówimy. Jesteśmy kumplami, którzy mają podobne choroby, bo tego inaczej nie można nazwać. Patryk mówi, zrobimy kronikę, bo taka kronika u nas w firmie zawsze jest, jeżeli chodzi o produkty. Każdego tego samochodu, który widzicie, my nagrywamy codziennie 2-3 filmiki, żeby pokazać, co robimy. Nikt nie wie, kiedy ten projekt się skończy. Zakładaliśmy rok. Zakładaliśmy rok, ale projektu standardowego, RS albo RSR. A teraz mamy sytuację taką, że przepraszam bardzo, z całym szacunkiem do mojego przyjaciela. Ja nie wiem, co ja buduję. Kończę karoserię w styczniu i czekam na dalsze decyzje. Bo są zakłady, które zajmują się między innymi pojazdami zabytkowymi i w takich zakładach najczęściej te pojazdy zabytkowe zawsze odstawiane są na ten drugi plan, bo zawsze jest coś ważniejszego, pilniejszego do zrobienia i tak dalej. I są zakłady, które się stricte specjalizują w zabytkach i tak jak u Tomka nie znajdziecie za rokiem, nie wiem, Fiata Punto na wymianie oleju, tylko i wyłącznie klasyki, które są cały czas robione. Tomek ma potężną ekipę specjalistów z każdej dziedziny i tu po prostu od rana do nocy przez cały dzień jest armia ludzi, która pracuje nad klasykami. Jak już raz zaczniesz odrestaurowywać jakiś samochód, czy zaczniesz robić jakieś rzeczy, to jak już doprowadzisz do perfekcji tą jedną, jedyną perełkę, której się zarzekasz, że to będzie jeden, jedyny taki samochód, jak postawisz go do garażu, to potem podświadomie zaczynasz szukać nowego projektu, więc z tego się nie da wyzdrowieć. Ten samochód ma być znowu pełnowartościowym samochodem po blisku 20 latach, ponad 20 latach przerwy. A przez niego rosły prawie drzewa. Ale jeśli chcecie więcej zobaczyć na temat polskiego Porsche, po prostu oglądajcie mój kanał, kanał Patryk Mikiciuk, no i oglądajcie oczywiście Dużego w Maluchu. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.